Zobaczmy, czy otwarty. Ło! Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest podłączony prąd. Będziemy wbijać teraz w podziemia. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Znajdujemy się właśnie na terenie dawnych zakładów niemieckich amunicji do samolotów i marynarki wojennej. Lokalizacji tego obiektu nie udostępniamy ze względu na to, że zachowało się jeszcze tutaj wiele maszyn oraz innych przydatnych fantów. Dlatego nie będziemy pokazywać, gdzie się znajdujemy. Idziemy do pierwszego budynku, gdzie najprawdopodobniej powinny stać jeszcze maszyny. Nie będę mówił, czego później, czyli do niedawna znajdowała się tutaj fabryka, bo ktoś cwany będzie mógł sobie to wygooglować i z pewnością wtedy odszuka taki obiekt. Staram się pomaskować wszystko, no ale chcemy to też uwiecznić ze względu na to, że niedługo pewnie wszystko zostanie rozkradzione i nic już tutaj nie zostanie. Więc tak, jesteśmy w pierwszym obiekcie, który tutaj znajduje się na terenie. Zobaczcie, ile tutaj rzeczy się jeszcze zachowało, w szczególności tych maszyn. Tutaj widać, że instalacja już jest rozkradana. Pewnie miedź, no bo nikt raczej nie brałby aluminium. Maszyny też już zostają powoli wybrakowane. Stare gazety. No, ta jeszcze jest dosyć kompletna, ale ta, to normalnie jak postawiłbym ją u siebie w garażu, zajęłaby mi chyba cały garaż. Nie wiem, ile ona może mieć, z 5 metrów długości, także naprawdę kawał maszyny. Ciekawe, ile to waży, ile ton. Tak jak wspominałem, dlatego właśnie nie chcę ujawniać lokalizacji tego obiektu i każdy, kto po prostu będzie to robił gdzieś tam w komentarzach, zostaje zbanowany. Lokalizację obiektu ewentualnie dodam, jeśli już do końca wszystko rozkradną, wtedy dodam to w tytule. Ło, co to kuźwa jest? Jakaś fryzarka? Chyba fryzarka, nie? Brasa to nie jest na pewno, choć na pierwszy rzut oka mogłoby tak być. A zadzwonię do Kikiego, którego pozdrawiam, bo to on mi podał lokalizację obiektu. Halo, Kiki? Nie odbiera. Dobra, tak jak mówiłem, opuszczamy pierwszy obiekt. Opuszczamy. Tam są toalety, dlatego tam nie wchodziliśmy, nic ciekawego tam się nie znajduje. Więc co, idziemy do kolejnego budynku. Z ciekawostek, to tam za chwilę pokażę wam, stoi jeszcze samochód. Jeszcze nie do końca rozkradziony. A więc ewenement, jeśli chodzi o urbex. No i tak jak wspomniałem, tutaj właśnie stoi samochód. Bliżej nie będę podchodził i tak zamarzę napisy firmy, które znajdują się na pojeździe. A my wyjdziemy sobie może teraz do kolejnego budynku, czyli tutaj. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Patrz, jeszcze ten panel został po Unitra, stare radio. Teraz w ogóle to są dosyć wartościowe takie radyjka. Tu chyba znajdowało się jakieś biuro. Krzesło wygląda na wygodne. Co my tutaj mamy? Tak, jakieś biuro, tutaj pewnie jakieś biurowe pierdoły były pochowane. Nic ciekawego tutaj nie pozostało. Więc idziemy dalej. Zerknąć do dalszej części budynku. Hmm.
Nie wiem, czy po prostu miały podawać ciepło tutaj do tego budynku, bo nigdzie nie widzę grzejników, chyba że zostały skradzione. Po prostu szła instalacja. Dobra, opuszczamy lokum, idziemy do kolejnego obiektu, żeby nie przedłużać. Jesteśmy już w drugiej części całej fabryki, tego obiektu. Z ciekawostek, bo tak jak wspominałem, była to dawna fabryka niemiecka militarna, a niedaleko tego obiektu znajdował się obóz pracy, szpital dla pracowników obozu pracy, może tak to nazwijmy. Do sedna, bardzo mnie ciekawi i was pewnie teraz też będzie to ciekawiło, że tutaj pod nami znajdują się podziemia, które oczywiście zwiedzimy, no bo po to tutaj przyszedłem, nie tylko dla samego urbexu. Włączyłem już sobie panel LED-owy. Idziemy pierwszym korytarzem. Będziemy zaglądać tylko do pomieszczeń, bo jest tego dosyć sporo. Zaraz wam na powrocie tutaj pokażę ciekawostkę, wracając do tematu podziemi, które też po części są tutaj zawalone. Różne są teorie, różne opinie. Nie będę za dużo mówił, zobaczycie sami, jak to wygląda. Tutaj ruina. Śmietnisko i to totalne. Tam wszędzie walają się te panele w ogóle przednie od starego radia. Zamknięte. Dobra, musimy wracać. Nie straszmy. Klaudia chciała mnie przestraszyć. Tutaj jakaś szatnia. Ogólnie słyszysz to? Nie. Nie słyszysz? Nie. Może nie chcę słyszeć. Chodź. Cicho. Stój. Słyszysz? Jakby prąd. Czekaj, wejdę tam zobaczyć. Podasz mi zaraz telefon. O. Co? Pokaż telefon, cała dzienny. Czekaj. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest podłączony prąd. Na pewno nie w całej rozdzielni, ale słychać jak coś, jak jakiś licznik albo jakiś transformator jeszcze by pracował. Tak, i tutaj jest jedna dźwignia włączona, a to jest zły znak. To znaczy, że któryś budynek jeszcze jest podłączony do prądu i tak średnio możemy tutaj być. Dobra, ja stąd schodzę. Pająk? Jaki pająk? Ty. Podamy. Dobra, na powrocie. Tak jak wam obiecałem, tylko musimy tutaj wejść. Przyświeć. Na chwilę postawimy kamerę. Wchodzisz? Dobra. Musimy się cofnąć kawałek. I tak jak wam obiecałem, tutaj mamy wejście. Okej, wchodzimy sobie do pierwszych podziemi. Widać, że były traktowane te piwnice jako schowek. Co to jest? Aha, kondensator. Warszawa. Dynamitów. Zobaczcie. Dobra. Idziemy zerknąć. Co tu? Tutaj wiem, że są tunele techniczne. Donikąd nie prowadzą. Zaraz się kończą. Są dosyć krótkie. Tak samo tutaj.
zwykłe tunele techniczne. Przejdziemy sobie teraz kawałek dalej. Troszkę wody widzę, że się tu nazbierało. Ole rury. Masakra, jaka średnica. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj przez tą drabinę. Zobaczcie, jakie drzwi. Widać, że to wszystko było tak zazbrojone kiedyś. Ogólnie takie ciężkie powietrze tu jest, nie? Czujesz? Pomimo, że często wchodzę gdzieś po jakichś podziemiach, sztolniach, to tu jest jakieś takie ciężkie to powietrze. Ciężko się oddycha. Na pewno nie ma tutaj żadnych gazów, no nie myślcie sobie, bo wszystko jest wentylowane, także nikt by takiej głupoty nie robił. A tutaj ogólnie mamy przejście do podziemi, które też będziemy obchodzić, tylko z drugiej strony. Dlatego podarujemy sobie tutaj się przyciskać. No i wychodzimy z tego miejsca. Idziemy dalej. Co, będziemy wychodzić, nie? Jesteśmy. Potężny komin. Nie mam pojęcia, ile on może mieć metrów wysokości, ale marzy mi się wejście na taki. Chociaż może zostawię to dla BNT. Sorki. Jestem delikatnie podziębiony. Z ciekawostek dajcie znać, jak myślicie, do czego to służyło. Mi się wydaje, że był tutaj taki techniczny komin, drugi wentylacyjny. Nie wiem, może wyciągali tędy sadzę. Właśnie w tych wiadrach, bo to była ta przeciwwaga zrobiona i wiadrami wydaje mi się, że po prostu była wyprowadzona tędy sadza. Okej, będziemy szli teraz do następnego pomieszczenia. Hala już na pierwszy rzut oka wygląda na potężną. No i faktycznie tak jest. Tutaj jakieś śmietnisko, natomiast cała góra jeszcze oświetlona. Jakieś koce? Ale wygląd to już ma obskurny. Klimacik jest niezmierny. O, napiłbym się takiej orężady. Ile ja bym dał za taką orężadę? 50 groszy pod sklepem. Jak piwko się waliło za mało lata. Wow. Jakaś chyba maszyna rolnicza albo wysięgnik taki drabinowy. Tak, prędzej. Zobaczcie, jeszcze drewniane koła. Masakra, ewenement. Taką? Ole, syta. Ogromna. No zobaczcie, w porównaniu Klaudia stoi obok, to mógłbym ją teraz wrzucić i wirować. Magazyn materiałów łatwopalnych. Zobaczmy, czy otwarty. Wow. Zobaczcie, na starcie metanol, trucizna. Ale czujesz ten zapach? Pamiętajcie, że w takie miejsca wchodzicie i tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nie szkodźcie takim obiektom, nie niszczcie, nie kradnijcie, a najlepiej nie wchodźcie, nie bądźcie tacy głupi. Wow. Widziałaś? Dystrybutor. Wydano litrów. Ja pierdzielę. Zachował się tam pod dystrybutorem. Pewnie znajdował się po prostu zbiornik na ropę. Choć mógł być też gdzie indziej. Zobaczcie w ogóle, jaki widok za oknem. Leżą latarnie, lampy. Wow. Nie no, tutaj to mnie zagięło to, a ciebie? Zobaczymy, co jeszcze z tym schowku. Wiesz co, no benzyna do Jeepa wchodzi, także... A to pewnie była ropa, jak zazwyczaj do takich maszyn. Wow.
Ciekawe, co tutaj rozlewali do tych buteleczek, bo wszystkie puste. Ciężko stwierdzić. Nie no, mega, naprawdę. Weźmy na buteleczkę, ja bym sobie weźmy pół litra trucizny. No co, ty chora jesteś? No dawaj. A po co ci? Dobry obiad jak będzie. A na obiad? Nie. Nie no, mega. Okej. Podjazd pewnie, żeby beczki na wózkach wywozić i tym podobne. O, tutaj mógł znajdować się nawet zbiornik. O, pewnie tak. Węże mamy doprowadzone właśnie z tej strony. Okej, schodzę na dół. Widzimy się przed wejściem do podziemi. No i będziemy wbijać teraz w podziemia. Zobaczcie. Ogólnie widzę, że chcieli to zagruzować, żeby tutaj nikt nie wchodził. Nie do końca im się to dało. Natomiast dobrze chcieli zrobić, no bo mało jest idiotów takich jak ja, tylko że chociaż ja wiem, co robię, a niektórzy po prostu wejdą tutaj, żeby wykraść trochę złomu, wytną to, czego nie powinni. No i będzie po wszystkim, bo ktoś straci życie. Dobra, to było moje wejście. Odpalam panel, ale sobie zarąbałem po oczach. Mówiłem, że to jest wysokie. Na pewno o tym wspominałem. Wyższe niż standardowy sufit w mieszkaniu. Z pewnością. Zagruzowane jakieś okienko. Zobaczymy, co tutaj mamy więcej. Ciekawe jak na piwnicę, prawda? Tu widać, że kiedyś był portal. Że tutaj były duże portale wejściowe. Tam tak samo. A później zostało to przebudowane na takie wejścia. Możliwe, że nawet były tu jakieś drzwi, chociaż pozostałości po zawiasach żadnych nie widzę, więc to tylko spekulacje z mojej strony. Wzmocnię może trochę światło. Może w tą drugą stronę, Damian, co? Dobra, troszkę lepiej. Widać, że to wspiera tutaj sufit, bądź coś tutaj stało. Tak, śruby, nie wiem czy widać, wbite w beton. Tutaj też coś musiało stać, jakaś maszyna. Nie mam pojęcia ogólnie. Zobaczcie, tam jakaś klapa była jeszcze w dół. Może coś jeszcze pod piwnicami było. Datowanie na cegłach, jak widać, i oznaczenia. Ciekawe. Fajnie, że zachowały się tutaj jeszcze te rury i ogólnie wiele innych rzeczy, które widzieliście. No nie każde pomieszczenie jest tak samo ciekawe, jak na przykład tamte z metanolem. Ale widzę, że tutaj było przejście do dalszych piwnic, które zostało już całkowicie zawalone. A mega mnie ciekawi. Patrzcie, mówiłem. Ha. Były drzwi. Widzicie? No zobaczcie, taka ogromna fabryka. I co? I tylko tak mało piwnic by tutaj było? Bo to już w zasadzie ostatnie pomieszczenie. Wydaje mi się, że idą pod całą fabrykę. Ciekawe, dlaczego tutaj zostało to tak w pełni zawalone, a tutaj tylko taki kawałeczek, nie? Fajnie by było odrzucić trochę tego gruzu tutaj i może jakoś się tam przecisnąć, bo może jest tylko zaciśnięte przy... O, tutaj też są zawiasy. Przy wejściu po prostu, nie? A dalej, to też jest ciekawe, że tu jest taki spad, taki schodek. Tutaj teraz wchodzę i już jesteśmy poziom, trochę wyżej. Dobra, pokazałem wam piwnicę. O, tutaj też był taki portal. To nie wiem, czy to jakiś wspornik, czy komin, ale komin do czego? Do czego te rury? Gdzie ona jeszcze niżej idzie? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. A ja będę wychodził, więc nie zanudzam. My już wyszliśmy, w zasadzie ja nawet nie zakładam kurtki, bo to bez sensu, bo będę wchodził do kolejnych podziemi, które znajdują się za tym
za tym gruzowiskiem. Szukajcie, znajdziecie. No i jest. Dobra, więc to to. A, i tam jest zagruzowana ta druga strona, co byliśmy pod tym budynkiem, co mówiłem, że właśnie będziemy gdzieś wchodzić z drugiej mańki. Weź tylko, przytrzymaj mnie, a ja się wbiję i od ciebie zaraz zabiorę kamerę. Trzeba uważać na te druty. Dobry. Wow. Kolejna część zagruzowana. Zobaczcie, ile tutaj było tych podziemi. Cała masa. I większa część została zawalona doszczętnie. Jakieś platformy. Ale na co? Wiem, że Andrzej i Kiki coś wspominał, co by tutaj, co by mogło się znajdować w tym miejscu. Natomiast nie pamiętam, więc nie będę pił głupot. Trochę wody, widzę, się tu uzbierało. Zobaczcie, bo... Dobra, nie wejdę, muszę zamoczyć buty. To jest zamurowane. W 100%. Było tu okienko. Ale chodzi mi... Aha. Ale jest tam w dół. Tam też jest jakieś pomieszczenie. Zobaczcie, jak to w ogóle było budowane. Jaka grubość. Może tutaj... Może będzie lepiej widać, nie? Ktoś to wykuł. Po co? Nie mam pojęcia. Prowadzenie jakiś komin. Tak, z pewnością jeszcze sadza tutaj została, więc raczej na pewno. No i lampa się jeszcze zachowała i kontakt, jak widać. Nic poza tym ciekawego niestety tu nie ma w tych podziemiach. No i tu chyba jest właśnie to przejście. Tak, to jest to przejście, o którym mówiłem. Byliśmy tam z drugiej strony. To już wisi. Dobra, wychodzę. Wszedłem, zobaczyliśmy z ciekawości, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo teraz będę wychodził. Ogólnie miałem już wychodzić, a nie będę pokazywał, którędy wchodziłem. I znalazłem zagruzowane. Ogólnie tu wszystko nade mną, zobaczycie, jest zawalone. I znalazłem magazyn. Materiał wybuchowy. Strzec przed zetknięciem z metalami ciężkimi. Ja pierdzielę, że to się zachowało jeszcze, nie? Chrom. Tutaj mamy te wszystkie przyrządy chemiczne. Nie pamiętam, jak to tam fachowo się nazywało, ale jest tutaj tego całe mnóstwo. Tu już woda się dostaje. Jakieś stare dokumenty. No ktoś tutaj też buszował. Ogólnie nie jestem pierwszy, ale zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego kurwa jest. Made in Austria. Ile tutaj tego wszystkiego, ile tego się zachowało. Widać, że magazyn był zamykany. Tutaj pewnie były takie najgorsze środki bądź najdroższe przyrządy, żeby przypadkiem nie dostały się w niepożądane ręce. Ja tak jak mówiłem, nie będę pokazywał, którędy się dostałem, żeby sobie nikt krzywdy nie zrobił albo przypadkiem nie zabrał tej chemii. No i... No. Tutaj właśnie jest zagruzowane od góry, tak jak mówiłem, to miejsce, bo miało jeszcze swoje piętro, to był cały budynek. Tu już przed chwilką byłem, nie ma tam nic ciekawego poza paroma butelkami, więc ja już wychodzę. Moi kochani, wychodzimy.
oświeciło mnie. No to co, podsumujmy. Podsumujmy sobie parę rzeczy. W tych podziemiach faktycznie mogło coś znajdować, nawet magazyny materiałów niebezpiecznych, bo tak jak mówiłem, była to niemiecka fabryka militarna, więc faktycznie na pewno są większe niż w rzeczywistości teraz zawalone gruzem. Resztę widzieliście urbexowo na filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo to już wszystko. Spadamy stąd. Pamiętajcie o jakiejś subskrypcji, lajku, komentarzu. Będzie nam miło. Servus, Dark Travelsi.